Cześć widzowie. Latając na samolocie Reggiano 2005 trafił mi się całkiem ciekawy pojedynek z graczem Lieutenant Sandfurz i co najlepsze też latającym na Reggiano. Początek starcia. Przeciwnik próbuje mnie tu zajść od dołu na czołówkę, ale ja czołówki nie przyjmuję, tylko ją wymijam. I przechodzę w opadające nożyce. A tutaj prawie Lieutenant wyszedłby na sytuację strzelecką, ale odbiłem, podrywając nos samolotu do góry i to spowodowało, że manewr został skontrowany. A teraz zaczynamy coś w rodzaju Rawlings i Downfall Scissors. Tutaj też całkiem ładnie był upozycjonowany, ale odpowiednim skontrowaniem lotkami wywinąłem mu się spod lufy i teraz to ja siedzę na ogonie. Tutaj chyba już go trafiłem na tyle mocno, że miał silnik na pomarańczowo. Poza tym mało uszkodzoną chłodnicę i dlatego tak się dymi. Ja sądziłem z początku, że przeciwnik po prostu skręcił przepustnicę do zera i dlatego tak tutaj mocno wyhamowuje, ale nie, okazało się to na powtórce serwerowej potem, że miał po prostu bardzo mocno uszkodzony silnik. A tutaj chyba chciał wręcz na zderzenie. No tutaj mało co brakło, abym go dostał. W momencie to chyba i ja przepustnicę już skręciłem. Tutaj zaczął przeciwnik opadające nożyce, aby choć trochę prędkości potrzebnej do pojedynku zyskać. Ale jego wysiłek jest daremny. A tak starcie wyglądało z perspektywy Lloyd Sandfurza. Udaje brak zainteresowania po to, by mnie w pewnym momencie od dołu znienacka sieknąć na czołówkę, ale ten manewr to nie ze mną. Przechodzę splitesem w pętlę, ale na początku manewru przeciwnik ma lekką przewagę, dlatego odbijam, podrywając nas z samolotu do góry i wciągam go w Rolling Scissors. Tutaj znowu widziałem, że chcę pójść w dół, więc odbiłem w górę i widzieliście, przez chwilę musiał zmienić kierunek wektora lotu. No tutaj miał pozycję całkiem niezłą, ale znowu przy pomocy odpowiedniego manewru lotkami zdołałem ją skontrować i teraz to ja wszedłem mu na ogon. Chyba właśnie w tym momencie dostał poważne uszkodzenie w silnik. No ale walka nie jest jeszcze skończona i się tam przeciwnik wywija. Na zmniejszoną moc silnika wykorzystuje w miarę swoich możliwości na swą korzyść po to, żeby wciągnąć mnie w nożyce tak, abym przestrzelił. No ale ja widziałem, co się dzieje i odpowiadałem po prostu manewrem hajojo. Tylko moment, bo tu się kamera zrypała. O! Tutaj jakieś trafienie, które powinno coś więcej zrobić, ale niestety tak się nie stało. No i przeciwnik jest zmuszony do opadających nożyc, żeby nabrać choć trochę prędkości. Niestety z tak dobrej pozycji strzeleckiej to już jest tylko kwestią czasu, aż go dokończę. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę. No i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć!